Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online i w dzisiejszym odcinku Challenge od Mixer Studio, czyli jeździć jednym samochodem przez cały odcinek i nie rozwalić go, czyli po prostu na końcu odcinka on ma być dalej sprawny i mam dalej być móc w stanie nim jeździć, więc dobra, no to może zwinimy najlepsze auto z mojego zestawu, jaki mam w garażu, czyli moją wakkę i pojedźmy gdzieś w siną dalej. Najlepiej by było, wiecie co, to w sumie myśląc o samym challenge'u, a to najlepiej było unikać innych graczy, ale co to za zabawa, przecież tutaj tyle czasu jeżdżę, że znam praktycznie każdy zakamarek. No nie no, dobra, bez przesady. Na pewno nie każdy zakamarek, ale dużą część Los Santos już odkryłem, więc nawet nic nowego tutaj odkryć zbytnio nie mogę. Więc no nie wiem, co wymyślić w takim wypadku, żeby dodatkowo nie rozwalić tego auta. No bo czego ja się boję, że jakiś gracz podjedzie, po prostu rzuci bombą i BUM! Po samochodzie i challenge failed, no to co, no kurczę, mógłbym unikać. Mógłbym. No ale gdzie tu fan, kurde, gdzie tu zabawa? A w ogóle zobaczmy, jaka jest obstawa na serwerze. Ej, niewielu graczy. Czyli w sumie nawet pewnie ja bym chciał, to nie pobawię się z nimi. No chyba, że ktoś tam jeździ czołgiem, ale dobra, nie no, podjedźmy w pobliże. Któregoś z graczy i może w ten sposób. Troszeczkę więcej fanu mi dostarczy. Może zacznie mnie gonić, a ja wakką mogę uciekać, czemu nie? Chyba, że mnie zastrzeli. No ale o tym nie było mowy w challenge'u, że mam nie zginąć. Samochód ma nie zginąć, po prostu. Ale dobra, tamten się kręci w pobliżu Los Santos Customs, ale tutaj nie wyjadę, ale dobra. Póki co też muszę zadbać, żeby samemu nie rozwalić tego samochodu. Zbytnio. Ale jak będzie jakiś skrócik i trzeba będzie gdzieś uciekać, to oczywiście będę uciekał. Jeżeli równie dobrze mógłbym zwinąć na przykład coś takiego. Nie. Jak już wsiedliśmy do walki, no to teraz utrzymujmy się w challenge'u. Czyli ten samochód do końca. No i tam nie było o tym, że muszę być cały czas w środku. Mogę z niego wysiąść. No a po prostu samochód ma być sprawny. Na koniec odcinka, czyli ej. To w sumie na dobrą sprawę. Tu bym teraz go odwieźć w jakieś bezpieczne miejsce. Nie, wcale nie mógłbym. Bo to challenge brzmi dokładnie jeździ jednym samochodem. No, ja bym gdzieś stał, to wcale bym sobie nim nie pojeździł. No okej, dobra, zobaczymy, co ten ma tutaj do roboty przed nami. Skręca w prawo. Pytanie, czym? Zwykłym jeepem. No dobra. Nie będziemy przypuszczać ataku żadnego. Po prostu pojedziemy sobie dalej. Prezentując urodziwość naszej wakki. No dobra, to jeden sobie jeździ ciężkim sprzętem, jakimś SUV-em. Oż. No dobra, to się jeszcze nie zalicza na szczęście na rozwalenie samochodu. Dalej da się jeździć, ale trzeba się zastanowić. Czy właściwie opłaca mi się do innych graczy strzelać, no to jakby co tamten jest w dalszym ciągu w zasięgu mojego wzroku. Nie, dobra, rzućmy okiem na resztę mapy. Jak wygląda sytuacja, gdzie się kręcą. Chyba ktoś sobie pojazd do Simeona odstawił i właśnie wraca, okej, ale tu jest dwóch ledwo. A tu kolejnych dwóch i tam kolejnych dwóch. No dobra, to co, no mogę jechać za nimi, znaczy w ich kierunku, gdzieś tutaj. No dobra. Na szczęście waypoint w dobrą stronę. Ustawiony, nie będę musiał nigdzie zawracać, no ale dobra, no to w takim wypadku. Skoro mam nie jeździć do samego końca odcinka, no to wypadałoby tutaj zrobić teleport, ale też nie możecie mieć pewności, że w trakcie teleportu nie rozwalę doszczętnie samochodu, zapłacę 3000 do Morse Mutual Insurance. No i wtedy pojawia się z nowym i będzie, że niby, o, wcale nie uderzyłem, nie było żadnej eksplozji. Nie, więc tutaj nie mogę się uratować teleportem po prostu, bo tu jest bardzo ważny samochód. A jak wiecie, bardzo dobrze, w trakcie teleportów samochody lubią się niszczyć. No wtedy puszczają hamulce i ciśniemy jak najszybciej do przodu, żeby znowić komentarz w odcinku, no przynajmniej ja tak robię. Ale dobra, no w takim wypadku będę musiał was zabawiać rozmową, o mój Boże, jak Rockens. Oh shit. I teraz zobaczymy, czy jestem w stanie podołać zwykłej gadce, szmatce, aż do końca odcinka praktycznie. I nie rozwalając samochodu, więc nawet tutaj prędkość nie przysporzy mi dodatkowych emocji. Po prostu jazda przed siebie. Do przodu. Wow. Yeah. Nie, wiecie co? Odbijemy sobie troszeczkę tutaj, na bok. Bo tam gdzieś widziałem podwójny znacznik. Gdzieś tam się kręcą, ale tutaj na pewno, jeżeli się nie rozwalę, jeżeli nie spadnę, to auto nie pozostanie zbytnio uszkodzone. Oj, coś tam odpadło. Obawiam się, że przednią szybę stłukłem. Tak! Znaczy nie było stłuczone już troszeczkę wcześniej. No dobra, trzeba pamiętać, że auta nie mają spadochronu, więc jak tu wyskoczę, to no, jak nie wyląduje dobrze, to jest po mnie.
po samochodzie, a on jest w tym wypadku ważniejszy. Ej, można popatrzeć na słońce przebijające się przez chmury, które wyglądają na troszeczkę deszczowe. Idzie burza w GTA Online. Ciężkie chmury, może jakiś delikatny kapuśniacz, jakiś delikatny deszczyk. Ej, moment, nie jesteśmy wcale tak daleko od jakiejś drogi. Dobra, to może zjedźmy. Będzie bezpiecznie, ale sto! Moment. Nie, nie ułatwiajmy sobie aż tak bardzo. Challenge challenge'em, nie? Ale fanem. Musi być okej, okay. Dobra, już... po blisko. Nie, starczyłoby, żebym wylądował, uderzając tyłem o ziemię, to się kończy eksplozją zazwyczaj. To zresztą widzieliście chociażby w odcinku ostatnim z Maciejem, jak jechaliśmy sobie. Jak się nazywa bodajże? Zgon klapy, tak? No, to właśnie tam była taka sytuacja, gdzie po prostu auto się zakręciło, uderzyło tyłem i BUM! Eksplozja i dwa trupy w środku. Chyba Maciej był kierowcą nawet. Okej, dobra, ale tędy będzie szybciej. Tylko to właśnie, czy oni się nie zdążyli już przemieścić i to przemieścić na tyle, że jadę w kompletnie złe miejsce? No! Już troszeczkę adrenalinka zabuzowała, myślałem, że zapikuję totalnie, zaryję dziobem. Ale tutaj widzę triczki wchodzą, ale wszystkie na kółeczka, wszystkie na kółeczka. Dobra, zaraz się zbliżymy do końca mojego waypointu, a tu nikogo nie ma w pobliżu. Ej, dobra, póki co wszystkie skoki praktycznie wylądowane na kółka. Stłuczona przednia lampa. Na pewno, jeżeli nie obie. No ale do tego żadnych większych zniszczeń chyba nie ma. No dobra, tutaj zarysowany z tej strony. Delikatnie. No ale wiecie, co jest najgorsze, że jeżeli chcę, żeby ten challenge się udał, to nawet nie mogę zacząć strzelać do Bogu ducha winnych przechodniów i przejeżdżających obok w samochodach ludzi. Po prostu nie mogę. Bo zacznie mi ścigać policja, a oni strzelają w samochód i w szczególności celują w opony, ale... No jak wiecie, tutaj mam kule odporne, to mi tam by dużo krzywdy nie zrobiło, no ale i tak, dziury w karoserii zbliżają samochód do bycia kompletnie niejezdnym. Ej, ktoś jest w menu? Był. Zniknął. Gracz wyszedł. No dobra, ale czy w takim bądź razie, skoro on wyszedł, to mogę go zabić? Czy to coś, co po nim zostało i co prowadzi ten pojazd? Ale nie, wiecie co, może lepiej nie. Skupmy się na tych, którzy jeszcze żyją. Mam nadzieję, że to nie był czołg. Ale sprawdźmy, co tam wyjedzie. I czy wyjedzie w naszą stronę. Nie. Ale pewnie zauważył, że właśnie, że na wstecznym się do niego zbliżałem. Nie, dobra, bo może mnie zaraz ze snajperki ściągnąć. A później jak on przejmie mój samochód, to nie wiem, co się z nim może stać, może go rozwalić, więc... Nie. Jak już siedliśmy w wadce na samym początku odcinka, no to teraz się musimy je trzymać. Żeby challenge od Mixer Studio się udał. Bo taka dobra statystyka by się oczywiście zawsze przydała. No bo ostatnio troszeczkę faili, chociażby klapa, która odmówiła posłuszeństwa w Tytanie, no bez przesady. No na takie rzeczy to ja nie mam wpływu, niestety. Pouczyliście mnie, poinstruowaliście mnie. Co zrobić, kiedy w kargobobie nie mogę otworzyć klapy? Dobra, trzeba zaryć tyłem, okej, okay, ale... Na Tytana chyba nie ma takiego sposobu, nie? Po prostu tłuc pięścią, ile wlezie, nie? No mi się niestety i Maciejowi nie udało. No ale jak już dwie osoby próbują tego samego i żadnej się nie udaje, no to już świadczy o tym, że coś było grubo nie tak. No ale okej. Okay. To jest dwóch graczy, ze mną trzeci, oj. Dobra. Ale nie strzela. Strzela! Jednak strzela. Dobra, ratujmy się ucieczką. Teraz on zrobił to, czego ja się bałem ze strony policjantów. No i zabił mnie. No dobra, to nie wpływa w żaden sposób na nasz challenge, ale... Muszę teraz zdusić w sobie pragnienie zemsty. Ja poza tym muszę szybko lecieć do mojego samochodu, żeby zaraz go przypadkiem ktoś nie obrzucił jakimiś bombami, granatami, ewentualnie podlał go benzyną i podpalił. Aha, rozpoczynają sobie deathmatch jeden na jednego, ale świetnie. Ale nie, dobra, momencik, ja tutaj mam kolesia, z którym mam zatargi. Schowałem się za płotkiem. Ło, dobra, ktoś go zabił. A nie, to oni mają między sobą deathmatch. Okej, dobra, mogę pozbierać po nich lumpy. Znaczy, tu widzę zwłoki, a tu widzę pieniądze. Dobra, 5 baksów. Steal your shit! Ej! No moment, a ty nie walczyłeś przypadkiem z kimś tam? Coś, jakoś coś? No najwidoczniej nie, ale przy okazji zauważyłem, że mam bardzo, ale to bardzo mało naboi w moim kałachu. Ale właśnie nie wiem, czy używam kałacha, to mam coś lepszego. Zły kierunek, piechol. Zdecydowanie zły kierunek. Dobra, teraz będzie czaił, tak? Kiedy ja będę podchodzić do samochodu. Super, dobra. Może uda mi się go w ten sposób wypatrzeć? Nie. Cały czas się zbliża do mojego autka. Jest i tam. Jest tam, ale gdzieś się schował. Aj!
Sorry. Pięknie to zrobiłeś, Piechol. Pięknie. Nie, naprawdę, pierwszy strzał chybiony, ale nawet dobremu snajperowi się zdarza. Nie, sorry, właśnie dobremu snajperowi się nie zdarza chybić. Tam się liczy wszystko. Wiatr. Kurczę, nasłonecznienie. Nawet nie wiem, jaki to ma wpływ na pocisk, ale widocznie ma na oko snajpera. Oj! No było blisko, żeby coś tu się wydarzyło niefajnego. Jeżeli ten helikopter wpadł we mnie. Teraz nawet nie wiem, czy to był gracz, czy to była policja. Wiecie co? Nie, po prostu mam na względzie teraz sukces tego challenge'a, więc odjedźmy kawałeczek od nich. No tam się dzieje, tam można wrócić w kolejnym odcinku, kiedy już nie będę miał takiego challenge'a. I po prostu się z nimi pobawić, postrzelać, obrzucać bombami, ale też właśnie, moment, zanim to... Tutaj widzę, po drodze będziemy przejeżdżać obok Amination, ja mam troszeczkę bugsów, więc dokupmy to i owo, ale... Pojazd będę musiał gdzieś zaparkować tak, żeby nikt go nie znalazł i go nie zniszczył. Więc dobra, trzeba wybrać jakieś zacne miejsce do takiego typu rzeczy. W przyczepie? Ej, no nikt nigdy nie szuka w przyczepie. Tak na dobrą sprawę. To może w kogoś zdziwić, ale... Ej, wydaje się naprawdę dobrze ukryty i mam nadzieję, że tutaj nic się z nim nie stanie. Czy jakiś żul go nie będzie chciał obrzygać albo coś? Nie, choć w sumie... Mógłby, bo to na wpływu na challenge'a nie ma. Chyba, że Superlama by postanowił, że nie, nie będę jeździł już obrzyganym samochodem. Nie ma takiej opcji. Oh, no, 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 no. No, to wtedy by było do kitu, ale nie, spokojnie. Póki co nie jest obdarzony świadomością, chyba, że tą, jaką ja mu nadam własnoręcznie. Okej, gdzie to jest wejście? No, oczywiście, wielkie czerwone drzwi. Violators will be shot at owner's expense. No koszt właściciela, dobra. Amunicja przede wszystkim, ale moment, moment, moment. Czy nie jakieś upgrade'y może przypadkiem? Luneta, latarka, tłumik? Może by tak lunetkę, dobra, kupmy. Ale przede wszystkim do oporu. Ale nie. Trzeba jeszcze zostawić sobie parę groszy na bomby. No niestety, starczyło na dwie, okej. Może być jakieś granaty. Dobra, na jeden, ewentualnie na dwa. Dobra, muszę się ewakuować stąd. Czy na pewno z moim autem jest wszystko w porządku? Dobra, sprawdźmy. Tak, dobra, wygląda zacnie. Taki stan amunicji. Ktoś w pobliżu? Bionic Bandits wygrał deathmatch 1 na 1. Z gościem, którego ja zabiłem snajpą. Nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle. What's up with you? Why have you been ignoring me? So rude, so very rude. Dobra, pan Martin Matracy upomniał się o jakąś misję, ale podobno słyszałem, że dachowca zlikwidowali, że nie ma już tej misji, po prostu w asortymencie do wyboru. Ole, się teraz przestraszyłem, myślałem, że ktoś mi go zwinął pospolicie, ale na szczęście nie. Dobra, Inferno w dalszym ciągu stoi. Ja wiem jeździć do końca odcinka, jeździć, ale no, ej, nie mogę wstąpić nawet na drobne zakupy. Ej, moment, wyjedziemy tędy. Nie. Kosztowało mnie to rozbity tylny zderzak. Ej, kurde, no co jest, pralki nie przesuniesz, no tyle koni pod maską. Takie rzeczy wyczyniasz. Ej, moment. Taki poważny wgniot od tej głupiej praleczki? No, ehehej. To ja widziałem, jak wrzucić cegłę do pralki, to się dla pralki nigdy dobrze nie kończy, a to, co dopiero walnąć takim samochodem, no. Ej, z fizyki, kurczę, siły większej, td, itp. A zresztą, dobra. Nie jestem specem od fizyki, miałem 4 w gimnazjum i rozszerzoną fizykę w liceum i babkę, tak. No, powiedzmy niewykwalifikowaną, że nic nie była w stanie mnie nauczyć, ani nikogo chyba z całej klasy. Ugh, no niestety. No mojej pasji do fizyki nie wzbudziła na nowo. Tak jak koleś w gimbazie. A ile to było lat temu, mój Boże? Z 10. Nie, moment, 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 moment. Ej, faktycznie to mogło być z 10 lat temu, ale ja jestem stary. Ale dobra, moment, ale każda podróż musi mieć swój cel. Więc może strzelnica? Nie, serio, to jest strzelnica, czy co to ma być? Bo zazwyczaj strzelnice są połączone z Amination. Nie. Nie wygląda mi to na strzelnicę, w żadnym wypadku. Nie, ale wiecie co? Osobliwa jest ta ikonka, sprawdźmy to tylko, jeżeli pozwolicie. Mam nadzieję, że Mixer tu się nie obrazi. Moment, no jest sklep. I równie dobrze może być strzelnica. Albo rzutki. Moment, co tak właściwie znajdę oprócz bywalców? Tak, rzutki. Od jednego do dwóch graczy. A to co mogę? Sobie zakupić? No zazwyczaj w takich barach są albo papierosy, albo prezerwatywy, albo... No nie wiem.
co to innego może być? Torby na głowę dla panienek, które bywają w takich barach, co najwyżej. Ej, nie, moment, no w ogóle sprawdźmy, jest chociaż jedna kobieta? To nikt nie jest zajęty rozmową nawet. Ej, moment, moment! Tutaj, przy barze, z tej strony. Wiecie co, będę musiał zobaczyć z drugiej strony baru. Zza kontuaru. O mój Boże, tak, to chyba jest kobieta. Bo strasznie brzydki koleś z podartą bluzką wyglądającą, jakby miała dekolt. Nie, nie. Dobra, ale spójrzmy na jeszcze z profilu. Starajmy się określić płeć w dalszym ciągu. No to równie dobrze może być facet z obowisłymi cyckami, a niekoniecznie kobieta. Nie, dobra, ale nie tym się mieliśmy zajmować. Tam moja wakka czeka z przodu w dalszym ciągu, mam nadzieję. Jest, dobra. Tyle dobrego. Ale plus minus już niedługo zostało, więc można... To znaczy niedługo zostało do końca odcinka, tak plus minus 10 minut. Może mniej. Ej, moment, tam jest gracz. Dobra, spróbujmy kogoś potrącić jeszcze, no ej, no co wy na to. Mam nadzieję, że nie będzie czołgiem, albo że nie będzie on granatnika akurat. Ale też bardzo duże prawdopodobieństwo, że on teraz właśnie wsiada do jakiegoś... Nie do buzarda! Wszystko tylko nie do buzarda i nie strzelaj do mnie. Mam wsiąść do buzarda, to tam są rakiety. Niestety jak są rakiety, to pojazdy mają tendencję do eksplodowania, a tego właśnie nie chcę. I nie chcę też Mixer Studio, autor Challenger. Trzeci raz już o nim wspomniałem. A wiecie dlaczego? Bo kiedyś wydawało mi się, że zapomniałem o nim wspomnieć, ale nie. Później sprawdziłem w drodze edycji. Nie, zawsze o tym pamiętam. Bo czy to przypadkiem dla autora nie jest najważniejsze? Znaczy, moim zdaniem nie powinno to, żebym wymienił imiennie, ale... Rozumiem wasze czasami podpalenie z tego tytułu, że wasz challenge jest grany i wasza ksywka poleciała w odcinku. No ale ważne jest samo wykonanie challenge, przecież nie? Fan. Fan przede wszystkim. Dobra zabawa, bujanie się po Los Santos. Strzelanie, w ogóle kurde, czy ja kogoś zabiłem? Nie no, ta snajpa, dobra. Już okej. Okay. Przynajmniej zasad się trzymam. W GTA trzeba kogoś zabić. Nie ma opcji. Choć był kiedyś taki challenge. Nie, stop, ej, czy nie było? Ja miałem nie zginąć, to na pewno. Ale czy było nie zabij nikogo? Było, było i tam chyba łącznie z przechodniami nawet chyba. I wtedy mi wielkodusznie autor zaliczył tego challenge'a, mimo tego, że no został potrącony przechodzień, ale nie dokładnie z mojej winy. Byłem jakby pośrednim sprawcą. Częściowym. Bo wysadziłem go z samochodu, a później on się podniósł i ktoś go potrącił. Dokładnie tak było. No dobra, nie wiem czemu, ale zbliżam się znowu do kolesia w buzardzie. Nie, nie, jest zbyt blisko do końca odcinka, nie będziemy tego robić. On co prawda w ogóle może mieć, nie mieć takiego planu, żeby do kogokolwiek strzelać. Oj, pamiętaj, żeby na kółeczka. Na płasko. No, ja czy on może nie mieć w ogóle takiego planu, ale widziałem tego buzarda. Fajnie by było go zniszczyć. Ej, właśnie, dobra. Oj, straciliśmy, uwaga, przednią klapę. A na szczęście nie było tam silnika. No, ten jest rozumiem z tyłu, tak? Okej, okay, dobra. Czyli rozumiem, dlaczego tak często mój samochód eksploduje, kiedy ktoś do mnie od tyłu strzela. No dobra, ten koleś w dalszym ciągu tam się błąka. Czyżby naprawdę? Buzard? Włączmy sobie bomby przylepne, mamy tylko dwie. I będę musiał postarać się trafić w buzarda akurat, żeby on go przypadkiem nie przejął. Dobra, chyba przy nim nie jest nawet. Jest przy czymś innym. Okej, ale pewnie będę w zasięgu jego karabinów. Niestety. Ej, jest mallard jakby, co? Okej, dobra. Trafię. Pff, do kitu, ale eksploduje tak czy tak. Czyż nie? No dokładnie, dobra. I teraz bezpiecznie. O kurde, policja, tak? Aha. Kompletnie to było niepotrzebne, ale spokojnie tutaj na pustyni ich zgubimy. Oni tak daleko się nie wypuszczają, mimo tego, że na GPS-ie widoczne są tutaj drogi. No co z tego, że nie utwardzone zbytnio? Nie, ale dobra, to jest... Dwie gwiazdki! Ktoś tam zginął. Ej, nawet nie wiedziałem. Dobra, ale spokojnie. Możemy to wyczekać. Tak są tak bardzo daleko, że... Pff, nie, nawet nie trzeba. Możemy sobie urządzić wypad... Ej! Właśnie, ile mam 55 baksów. Trudno. Nie pociąg, nie pociąg. Kurde. Na szczęście było daleko, ale nie zwróciłem kompletnie uwagi. Nie rozejrzałem się lewo, prawo, lewo przed wjazdem. To właściwie przejazdem przez tory. Kurde. I się takie proste zasady wyciągnięte z dzieciństwa, a jak dużo zmieniają? Byłbym przynajmniej świadom, że jedzie, ale na szczęście
nie skończyło się to tragicznie dla Challenge'a. Nie, chciałem jeszcze zawitać do fryzjera. W sumie mógłbym, ale nie mam pieniędzy, więc trzeba będzie najpierw obrobić sklep spożywczy. Ej, to jest jakby co deathmatch. Nie, dobra, dobra, nie wjeżdżajmy tylko w dystrybutory. Okej, tutaj jak zaparkuję z tyłu, to powinno być chyba dobrze, nie? Tu, powiedzmy. Oni zdążą zniknąć. Albo nie, niebezpiecznie dużo się radiowozów pojawiło w pobliżu, odsuńmy się jeszcze trochę, nie ma czasu na stanie. Opieszałość wrogiem narodu. Dobra, ale już? No kurde, dalej, właśnie. O tym właśnie mówiłem, stracili zainteresowanie. Jedna eksplozja jednego helikoptera na jednym z lotnisk. To jest nic w porównaniu z tym, co inni gracze wyczyniają. No oczywiście zatrzymaliby mnie i ścigali nadal, gdyby wiedzieli, że teraz mam w planach obrobić sklep spożywczy. I zwłaszcza, żeby i tak blisko. No to do Los Santos Customs, jakbym sprzedał, to już bym miał na nową fryzurę. Nie, ale dobra, no trzeba się ratować tak, jak tylko można. Szocik. No jest, jest, no. Wiem, że tutaj na tym zadupiu już rzadziej. Bywają u ciebie kryminaliści i każą ci opróżniać kasę. Zapewne, ale w ramach kary masz więcej pewnie pijaczków takich wiejskich u siebie. Którzy piją właśnie ten oto alkohol. Alkohol, twój wróg. Ej, moment, to jest chyba wódka. Wódkę zostawmy. Za co? Czemu mam się wstydzić? Że zarobiłem 1272 baksy? Nie, dobra. Ale bezpośrednio do fryzjera nie mogę się udać. Trzeba zgubić pościg. Dobra, nie wiem, kto mnie widzi. No ale policja teraz nie chce dać za wygraną tego od razu. Mam nadzieję, że naprawdę nie zepchną mnie na jakiś dystrybutor, albo ewentualnie, że mnie rozstrzelają mi z samochodu. Ej, też nie mogę go utopić. Oj, to też! On ma być w stanie do jeżdżenia. Ma być jezdny. Wraz z końcem odcinka. Wow, sick trick, man! Ale spokojnie, dobra. Policjanci taki triku nie będą pewnie robić. Ale nie wiedziałem, że skok na słupek tak się skończy. Ej, aby co tam jest jeszcze drugi? Tylko też teraz znacząco oddaliłem się od tamtego fryzjera. Trzeba będzie zawrócić. No ale spokojnie, jak wtedy stracili zainteresowanie, kiedy miałem dwie gwiazdki, tak samo stracą teraz. Więc wystarczy ich delikatnie wyczekać. Aha, no dokładnie, delikatnie. Ej, naprawdę. Wysadzenie helikoptera większy zamęt w nich wzbudziło niż obrobienie sklepu spożywczego. Czyżby dlatego, że sprzedawca i zapewne też właściciel tego sklepu był Hindusem. Mówiąc niekulturalnie i rasistowsko, był ciapaty. Turat. Nie, nie, nie. Na pewno nie, na pewno nie. Panowie z Rockstar nie zaimplementowaliby rasizmu w AI swoich NPC-ków. Na pewno nie. Więc teraz tylko pozostaje wypatrzeć fryzjera i z nową fryzurką zakończyć ten odcinek i pozytywnie skończony challenge, bo już nie wydaje mi się, żebym tutaj gdzieś się wkopał na tyle, żeby auto było nie do jeżdżenia, ale nie, tutaj przede mną? Nie! Moment. Już się zgubiłem? Cholera, minęłem go. Dobra, nawrót. Nie. Czego się boisz, ty pussy? Bam. Tylko go zahaczyłem, on cały czas żyje. Ej, moment, on musi żyć. No, dokładnie, jeszcze do mnie biegnie, więc nawet trwałych uszczerbków na zdrowiu mu nie wyrządziłem. Tylko boli mnie to, że on pewnie należy do kasty wieśniaków. Czyli po strachu każdego nisko zurbanizowanego terenu. I może na mnie napuścić swoich ziomków. No ale on swoich ziomów, tylko niestety żadnego chyba z nich nie ma na serwerze. Oprócz mnie. No jest jeden ziom, Piechol, będący jednocześnie przywódcą grupy. Ale to naprawdę żadnych, oprócz tytułu, nic większego to za sobą nie niesie. No oprócz tego też, że czasami po prostu ktoś z ekipy pojawia się w odcinku. Raz na jakiś czas. Dobra, ale schowaj shotguna, to naprawdę chodzi tylko o fryzurkę. Nie make-up, ale ło, nie, nie, no, nie! Szybko to zróbmy. Może zacznijmy od farby na twarz. Come on. Nie! Nie, nie, nie podkreślaj, kurde, kontur w oczu, nie! Dobra, brodę zostawmy. A może jakiś fryz? Szybko. No nie, kolory. No nie takie coś. Podobno były jakieś zacne fryzurki. No nie, nie, no.
Koński ogon jak Laszlo? Na pewno nie. Wary, koczyki też odpadają. Taki rozczapieżony z tyłu, jak spocony. Też nie. O, pan Goguś Lovelace. No, już bardziej do maski, ale momencik. Tu postawione. Kolce, tak? Zabawić się wieża, niczym Sonic. Ej, na Cezara. O kurde. Jako dziecko byłem tak obcięty. Ej. Moment, ale czy ja takich właśnie już nie miałem? Dobra, ale kit. Że do pieca czuprynął, trzeba szybko opuścić zakład po prostu. Jasnobrązowe. Przycięte. Te też są jasnobrązowe, rzekomo. Nie, dobra, ale te są bliższe mojemu prawdziwemu kolorowi włosów, więc dobra. Fajnie, jak zwykle. Czaruję nożyczkami większą ilość włosów, dobra. A po prostu przylizałem i tamte, które miałem zaczesane. A może większą brodę? Większą. Taką, co by więcej zasłaniała. Niedbały zarost. Okej. Okay. Jak nie mam? Ja bym mnie musiała skasować za tamto przycięcie. Ale patrzcie, jaki jest. O kurde. Te włoski. Te włoski wystające na maskę. Kurde. So. Gay. Jak Justin Pipa. O co mało. O Boże. Nie, dobra. No to uwaga, ostatni test. Sprawdźmy, czy samochód jest na pewno sprawny, czy odpali. No. Okej. Okay. Jest sprawny, więc Mixer Studio, challenge od ciebie. Completed! Tak jest! Dobra, ale kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Jadę naprawić swoją wagę, bo wiecie co, w sumie nawet nie, po prostu ją porzucę gdzieś i zacznę siać mayhem. Albo po prostu przejdę do kolejnego challenge'a. Ale to już w następnym odcinku, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Co za frajer, nawet nie chciało mu się poczekać.